Drodzy Państwo, dzisiaj będzie okazja zajrzeć na zaplecze naszej siedziby. No to zapraszam bardzo serdecznie. Poczekaj, Mirku, po kolei, bo tu ma być takie wejście, surprise taki. Tak, to na pewno. To teraz ty, synchronicznie nie wyszło, możesz, Mirek. Synchronicznie chciałeś. Trzy w sumie pomieszczenia, one służą przechowywaniu i naprawie konserwacji pojazdów tych. Mirek, marzyłaby się na pewno nam hala, nie? Ale mamy to, co mamy, dobrze, że to mamy. Ten sprzęt akurat tutaj widzicie Państwo, to jest sprzęt profesjonalny, którym się ścigają ludzie na torach w całej Europie. No tym można jechać zawody. Tym można jechać na zawody. Także mamy tu również go-karty czołówki światowej w tej chwili i się nie wstydzimy. No i przechodzimy do tego naszego drugiego pomieszczenia. Garażujemy następne, może trochę starsze go-karty, ale w tym również tak zwane kazety, czyli biegowe, nie? Bo dzisiaj większość go-kartów jest ze sprzęgłem automatycznym, natomiast są również go-karty, tak jak kiedyś te WS-ki, gdzie trzeba ręcznie przekładać i ten go-kart biegowy to tam stoi jeden pod ścianą, prawda, w kącie można powiedzieć. I to jest najwyższa półka też już światowa, nie pucharowa, ale generalnie rzecz biorąc najwyższa półka w go-kartach, to najszybsze, najbardziej zrywne i największej mocy. No i przechodzimy do pomieszczenia, do głównej siedziby motokartu, gdzie odbywają się zarządy, gdzie w zasadzie... Jak widać, przepych, drodzy Państwo, przepych, buta, arogancja i majątek spływany na dywany. Dlaczego tak to wygląda? Otóż no, tutaj po prostu my nikogo nie zatrudniamy. Na bieżąco, prawda, naprawiamy i konserwujemy, jak to się mówi, czasem nie ma czasu posprzątać. Z pomieszczeń jesteśmy zadowoleni, nie? Co by nie powiedzieć, to zadowoleni. No mamy, ciasno, nie, ale własne. Mamy jeszcze trochę tych motorowerów, kiedyś przekazanych przez Polski Związek Motorowy. I ta dyscyplina, jeśli chodzi o motorowery, to ona jest trochę zaniedbana, bo nas jest jednak za mało, nie nadążamy, żeby to nie ogarnąć nadążamy wszystko. Narzędzia rozłożone, bo wczoraj naprawiałem i naprawiam tego go-karta, a już jest koniec sezonu, ale przyjdzie teraz zima, to jak nie warto sprzątać, bo teraz ruszą główne naprawy tych pojazdów. Chodzi ta cała idea, żeby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców i pozwolić im, czy dać możliwość w ogóle skorzystania, bo naprawdę takich miejsc jak tutaj w Suwałkach praktycznie w Polsce nie ma w ogóle. Cały czas mamy niedobór działaczy społeczników. Mamy działaczy, niedobór, ale mamy i niedobór zawodników. Drodzy Państwo, czemu chcemy zainteresować, w ogóle czemu to pokazujemy? No, jest to nasza pasja, no niekoniecznie musi być pasją, Państwa pasją, ale wydaje mi się, że to jest jedne z ostatnich miejsc, taka Kuźnia właściwie, tak. czy taki plac boju prawdziwy, mało niewirtualny. Tu się można obrudzić smarem, czyli mówimy raczej o pociechach, tak? Tak. Bo muszą jakoś tam ogarnąć się, dopasować i poznać zasady i sposób tego działania. Więc mogą tu przyjść, zobaczyć jak to działa, tak? Dotknąć, wziąć klucz do ręki, odkręcić, muszę to wyczyścić, przygotować, zmienić oponę, jakoś świece, drobne naprawy sami wykonać i takich miejsc praktycznie nie ma już. Warsztat, no niestety, on komercyjnie działa i nie zawsze na zabawy nawet uczniom, jest czas. Nam na zabawy nie ma, a tu jest czas. To są pierwsze kroki w motoryzację. To jest prawdziwy tak, świat. Tak, to jest prawdziwy. To jest prawdziwy świat, że trzeba się obracać dookoła, tak, że trzeba uważać. Chodzi o to, że tak, cylinder jest ciepły. Tak. Już musimy powiedzieć, słuchaj, nie dotykaj, tłumik jest gorący, nie dotykaj, tarcza hamulcowa jest gorąca. To wszystko jest w przestrzeni życiowej, to otacza wszystkich nas dookoła, tylko nie wszyscy na to zwracamy uwagę. Ze względu na to, że ktoś tam nas wyręcza z czegokolwiek, ze wszystkiego właściwie nas już wyręczono i sami nie musimy nic robić, tylko chodzić do pracy i jeść. Jest taka dziura, jeśli chodzi o wykwalifikowanych pracowników, mechaników, techników, tak, elektryków, że po prostu... Każde pieniądze praktycznie właściciel firmy jest w stanie zapłacić. To miejsce, jedne z ostatnich, jak to nazywamy, to nie jest miejsce, gdzie przychodzi młody człowiek, jest psycholog, dwie nianie, mama, tata i 10 jeszcze opiekunów, którzy skaczą nad tym dzieckiem, donosząc jemu różne dziwne przedmioty, żeby mu wygodnie, tableta, nie wiem, co tam jeszcze się nosi tym dzieciom i wszystko ma podane, łącznie z pizzą. Nie, nie. Tutaj mniej więcej to jest stara szkoła, czyli szorstko, ale grzecznie? Tak. Zasadniczo? Tak. I konkretnie? Grzecznie.
Ale grzecznie. Wszystko grzecznie, bez przemocy, bez oprawy. Nie, no, chociaż chcemy... ja pamiętam, u nas w szkole było zupełnie inaczej. Było inaczej. Ale my chcemy nauczyć tego młodego człowieka, który przyjdzie do nas, zaradności w życiu, nie? Takiej właśnie technicznej zaradności. My oderwiemy młodego od smartfona, nie damy mu klucz w rękę, niech sobie pobrudzi ręce. Tu nie może być smartfona i słuchawek. Musi być człowiek świadomy tych zagrożeń, jakie wokół są. Wiertarka, tak jest, jakaś szlifierka, nożyczki, kombinerki. Tu wszystko trzeba być na pełnym orięcie. Chcemy pokazać młodemu inny świat. Umożliwić temu człowiekowi satysfakcję z tego, że potrafi zrobić coś sam. Drodzy Państwo, to jest właśnie ten sprzęt, z którego jesteśmy tacy dumni, na który uciłaliśmy pieniądze. Może nie do końca my sami, ale nasi darczyńcy, których pozdrawiamy gorąco. I dzięki właśnie tym sprzętom możemy realizować te nasze wszystkie społeczne inicjatywy, tak, związane ze sportem motorowym. Jest z nami pan Tomasz, którego Państwo wszyscy znacie. Pan Tomasz działa u nas pierwszy rok, a nieprzypadkowo przyszedł do nas, trafił, bo szuka jakiejś alternatywy dla syna, tak? No, w sumie to dla trzech. Dla trzech. No. Najpierw było tylko dla jednego, a teraz cała trójka się zaangażowała. Pasja synów zmotywowała, żeby po prostu spróbować. Jak ja sam spróbowałem. Świetna, świetna sprawa, świetna odskocznia. No i cóż, można sobie po prostu poznać te tajniki motokartu i zapoznać się, jak to tak naprawdę jest się ścigać. Ja bym jeszcze dodał. Się obrudzić. A tak. Pokręcić, wyczyścić, naprawić, posmarować. Dokładnie, bo to nie tylko sama jazda. Nie, to trzeba jeszcze dbać o sprzęt, żeby on był cały czas sprawny i cały czas no, jak najlepiej służył do tego ścigania naszego. Powiem tak, no, praca manualna, fizyczna, tężyzna, no, te majsterkowanie, te ubrudzenie się smarami, cała ta otoczka naprawiania sprzętów, ale cała czwórka łącznie ze mną, bardzo lubimy F1. A tu można poznać, co to znaczy, jak komentator mówi. No nie dogrzał opony i się ślizgają, a można to tak odczuć na własnej skórze. Nie może profesjonalnie, no bo to no nie osiągamy takich prędkości jak zawodnicy, ale tu naprawdę można mile spędzić czas, no a tężyzna fizyczna to nie jest, to też trzeba mieć siły, to też trzeba, żeby utrzymać tą kierownicę, żeby to jechać tak, żeby mieć po prostu frajdę. Całe zasady prowadzenia są identyczne, tak, tylko na niższych prędkościach i w niższej mocy, ale cała reszta jest taka sama jak w Formule 1. Dokładnie, czyli jak mamy zimne opony, albo za mocno napompowane, albo za słabo napompowane, bo to też komentatorzy mówią, to nagle okazuje się, że kurczę się ślizga ten gokart. Tak jak w F1, identycznie. Chciałbym tutaj powiedzieć, że motokart jest na Facebooku, ma fejsa motokart, tytuł motokart, i tam są wszelkie informacje dla tych, którzy by chcieli zacząć. Wystarczy do nas napisać, prawda, krótki, prawda, wysłać krótką wiadomość, odpiszemy i czekamy. Mirek, dodajmy, żeby się nie zrażać, że czasami to wolniej trwa to odpisywanie, bo jakby nie mamy żadnej osoby, która by ciągle tam siedziała. Czemu dzisiaj tylko jest jedna osoba w wieku młodym? Jest zakończenie już sezonu, jest już po wszystkim. Pogoda, jak widzicie Państwo, w ogóle nie sprzyja temu, żeby rodzice puścili dzieci na tor. A my chcieliśmy pokazać i zaprezentować, co nam się udało, bo może to tak wygląda, sobie cztery wózki stoją tak, brudne, może mało efektowne, ale podstawą tego wszystkiego jest, że to jest element taki dla mieszkańców, który służy jako nieodpłatna forma, tak, kontaktu z motoryzacją. Ale ja chciałbym powiedzieć, że nigdzie w Polsce nie uzyskacie takich warunków jak u nas do szybkiej jazdy. Tutaj osiągniecie na tych właśnie wózkach największe szybkości, bo na to pozwala nasz tor, który tutaj mamy, i on jest główną tego zaletą, którą może przyciągnąć młodych ludzi, bo ten wózek, każdy z tych czterech, może rozpędzić się nawet na tym torze do szybkości 90 na godzinę. Ten sprzęt zupełnie ma inne walory akustyczne. Czyli on zupełnie nie jest w jakikolwiek sposób inwazyjny dla okolicy i dla sąsiedztwa. Te wszystkie wózki, które tutaj stoją, są obandowane, są zdecydowanie cięższe niż profesjonalny sprzęt.
właśnie ze względów bezpieczeństwa, że możemy się na torze obrócić, możemy wjechać na trawę, ale poza takimi sytuacjami no, nie powinno się raczej nic więcej zdarzyć. Tak jest zabezpieczone. Oczywiście zachowanie bezpieczeństwa ponad wszystko, czyli kominiarka, włosy schowane, kask na głowie, instrukcja, przejście szkolenia, żeby wjechać i pilnowanie tutaj. Nasza młodzież w tym roku bardzo mocno pilnowała, żeby było bezpiecznie. Tego wcześniej nie powiedzieliśmy, bo że udało się nam zaangażować młodych ludzi do tego i oni jakby oni pieczę trzymali nad tymi całymi zejściami, my jako starsi nad nimi, ale gdzieś tam z boku, nie przeszkadzając im, a cała organizacja tych wszystkich kubatorów, tych wszystkich pojeżdżawek należała właśnie do nich. Dokładnie. Czyli za co oczywiście dziękujemy. Tak, i mamy nadzieję, że w niedługim czasie albo jakimś trochę średnim czasie uda nam się w ogóle tylko przychodzić tu i podziwiać. Dokładnie. Nasze stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich mieszkańców tego miasta i dla wszystkich rodziców i wszystkich dzieci. Zachęcamy naprawdę młodzież do skorzystania. Pierwszy krok można, że tak powiem, zrobić na takim właśnie wózku, który bezpiecznie no, przeprowadzi przez ten tor i pouczy, jak to tak naprawdę poruszać się, jeździć. A następnym krokiem, no to też mamy u siebie go-karty, które pozwolą troszeczkę szybciej, trochę bardziej profesjonalnie pojeździć po tym torze, ale to już trzeba mieć doświadczenia, no i jakby wiedzieć tak naprawdę, z czym to już się wiąże. A następny krok, no to tak jak każdy członek stowarzyszenia, swoje własne sprzęty. Chciałbym przypomnieć, że w ramach inkubatora kartingowego, który każdorazowo ogłaszamy na fejsie motokartu i nie tylko, prawda, to każdy, który tutaj dotrze na inkubator kartingowy, to dostaje 3 okrążenia tymi sprzętami, 3 okrążenia, bez żadnych tam warunków. Opiekunowie, dzieci. Tak jest. Proszę bardzo, przychodzisz na inkubator, stajesz w kolejce. Masz to od nas. Tak, i masz to od nas. 3 okrążenia sobie, to jest 3 okrążenia, tor ma 723 metry, to proszę Państwa, to jest ponad 2 km przejechane i z szybkością, jaką ten go-kart może się rozwinąć, na prostej całkiem ładnie. To dobra nauka i to jest w ramach inkubatora kartingowego pod patronatem prezydenta miasta Suwałk. I tych imprez w tym roku zrobiliśmy bardzo dużo. Setki uczestników tego inkubatora w tym roku. My ostatnio z Tomkiem liczyliśmy, to było ponad 1000, tak? No, niecałe. Niewiele brakuje. Żeby rozmieścić 1000, ale było naprawdę tych... Bo to główny nasz cel, główne działanie. Inkubator kartingowy, który mówi, służy mieszkańcom miasta do jazd za darmo. Za darmo. My pokrywamy wszystkie koszty. Tu przychodzą dzieci, żeby zrobić sobie i nie tylko go-kartami. Dzięki stowarzyszeniu hamulec w postaci finansów jest zwolniony, bo drodzy Państwo, wiecie sobie, żeby pojeździć koniem, nie trzeba kupować konia, tak? I stadniny dla konia. Więc u nas można po prostu przyjść, wsiąść i pojeździć, nie ponosząc żadnych kosztów. Z ulicy przyjść. Dokładnie. Z ulicy. Nie patrzymy, co jest w metryce, nie patrzymy, ile ma kto lat. I jesteśmy przygotowani tak naprawdę na chyba większość dzieci i młodzieży. No już te malutkie poniżej tych 5 lat raczej już... Pięciolatkowie jeździły, tak? Pięciolatki. Czterolatki i trzylatki z rodzicem na duokarcie, te, których posiadamy. No, dobrze Mirek trafnie zauważył. Ale najmłodszy chyba 5 lat miał, jak tym malutkim gokartem tutaj jechał. Tak, i rodzic nie był w stanie za nim nadążyć. Bieg za nim, żeby mógł... No bo dziecko się myliło. Jak krzyczał tata, żeby hamował, to ten na gaz. Także słyszycie Państwo wiele fajnych historii, wiele śmiesznych historii, jak do tej pory wszystko zakończono tylko uśmiechem. Dokładnie. Także do miłego zobaczenia w przyszłym roku.